31 stycznia bieżącego roku wejdą w życie nowe obostrzenia w zakresie importu do Wielkiej Brytanii towarów pochodzenia zwierzęcego oraz innych towarów, które zostały wymienione w nowym rozporządzeniu TOM dotyczącej pracy operacyjnej na granicach Wielkiej Brytanii. Tutaj będziemy mówić przede wszystkim o kontrolach i takim podziale ryzyka tych towarów na produkty pochodzenia zwierzęcego, właśnie mięso i owoce morza, żelatyna, jajka i produkty mleczne. Te wszystkie grupy towarowe mają zostać podzielone na trzy poziomy ryzyk, a w związku z czym zostaną też wprowadzone w tym, w, tym, w tym nowym modelu operacyjnym pewne kwestie dotyczące samego postępowania w przypadku wprowadzania takich towarów właśnie na rynek brytyjski. Będziemy mówić o tym, że należy przygotować notyfikacje na dzień roboczy, czyli na 24 godziny przed planowanym przekroczeniem granicy Wielkiej Brytanii. Tutaj będziemy rozdzielać także te towary na te, które mają być wprowadzane przy pomocy transportu morskiego lub przy pomocy transportu drogowego. I one zostaną te wszystkie, te wszystkie towary właśnie pochodzenia roślinnego i zwierzęcego podzielone na takie trzy kategorie ryzyka: niska, średnia i wysoka i cóż nas czeka tego 31 stycznia? No czeka nas przede wszystkim podwyższenie samoświadomości i samokontroli nad tym całym procesem. Wszystkich, wszystkich zaangażowanych w realizację tego procesu transportowego. Czyli z jednej strony będziemy mówić o tym, że nowy zakres, nowy zakres obowiązków dla eksporterów, czyli przygotowanie dokumentu tzw. health certificate, czyli świadectwa świadectwa zdrowia. Oczywiście w standardowej procedurze należy oczywiście przedstawić wszystkie dokumenty powiatowemu lekarzowi weterynarii, który na ich podstawie weryfikuje spełnienie wymogów przedstawionych w świadectwie oraz jeżeli ta weryfikacja jest pozytywna, wystawia świadectwo zdrowia które oczywiście jest następnie postęp, poświadczone urzędowo jako, że ta konkretna partia wysyłanego do danego państwa trzeciego towaru jest zgodna z tymi wymogami. Jeżeli mówimy o, o konsekwencjach w krótkim terminie, to będziemy na pewno mówić o tych wszystkich, e, tak to nazwę, nieświadomych uczestników e, wymiany handlowej, którzy nie będą wiedzieli o tym, że dany towar lub nie sprawdzą tego przed wyjazdem z Unii Europejskiej, czy dany towar wymaga jakiejś dodatkowej dokumentacji i tutaj będzie wtedy problem, bo... Takie towary będą zawracane niestety, więc będą się tutaj pojawiały i dodatkowe koszty z jednej strony ewentualnie z tytułu przystojów na, na granicach, a z drugiej strony mogą to być koszty związane z ze zniszczeniem takiego towaru, który nie będzie mógł przejść po prostu tej kontroli granicznej w prawidłowy sposób.